Jazz gram w Bioink Redemption. No. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jakkolwiek. Dzisiaj zagramy sobie w ratowanie życia, bo śmierć mam już podblokowywaną i wiecie. Skamy sobie średni poziom trudności. No i pokupujemy perki. Pomyślę sobie jakie. Slow collapse. Może być. Sulatory i respiratory. No dobra, tam respiratory, Boże. Wiem o co chodzi, ale no, nie umiem tego przeczytać, no. Że system krążenia, wiecie o co chodzi. Random lifestyles i recovery head start. A nie mam punktów. To better treatments. Może być. Mam tu coś? Nie będę miał już chyba na nic kasy. Ogólnie będę oglądał reklamy i jakby tym samym kupował te punkty dla was na odcinki, jeżeli będziecie chcieć jeszcze. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że będziecie chcieć więcej odcinków z tej gry, bo jest moim zdaniem mega fajna. Aha, tylko 75. Szkoda. Dobra, startuję grę. Oczywiście reklamy muszą być, bo twórcy muszą na czymś zarobić. Jeżeli bardzo dobry odzew będzie pod tym odcinkiem, bo ta gra jest naprawdę już martwa, to kupię za pieniądze. O Boże. Sklep Play. To kupię za pieniądze, żeby było bez reklam. Bo właśnie jest już 27 listopad. Dawno mnie nie było, chyba tak mi się wydaje. W skrócie mamy tutaj właśnie system krążenia i respiratory, jak ja to przeczytałem. To no, system oddechowy. Łapiemy sobie te i możemy diagnozować. Najlepiej to, co najbardziej bolą. Mi się wydaje, że to będzie to. Muscle ashes. No. Wiesz sobie mięśnie porobimy, bo te mięśnie w sumie one nie umierają aż tak. Najbardziej to z nerwami jest problem. W trybie śmierci 7 to kosztuje. To powinno też 7 kosztować. Stres przetestujemy. A nawet 6. No. O! Nadmierny cholesterol. Efektywność 100% 6 dni. To za 7 sobie kupimy. Albo za 4. Oszczędzamy. Chroniczny stres. Ciekawe. I widzowie, jakby nie przywalajcie się do moich filmów, że nie umiem mówić R. W sensie ja się uczę, ale jak się nauczę, to no, to się nauczę, nie? Jakby nie trzeba być dzieckiem, aby nie umieć tego wymawiać, nie? O, fuck. To nie będzie zawał serca, bo zawał serca to jest na dwójce. Co będzie na jedynce? To nie będzie też to? To może być to. Uruchomię ten test. Zobaczymy. O, pozytywne. Wiedziałem.
Za 4 będzie taniej, ale damy sobie no alfa blokery. No. Tutaj trade at last for this assets. Nie mówię angielskiego. Zbierzemy sobie te 6. Kiedy te nerwy upadają. Powinienem to wyleczyć. Chroniczny stres. Może i to nawet to będzie. No. Zrobię ten test. I zrobię jeszcze. To nie będzie to, więc zrobimy to za 12. Skal mózgu. MRI to myślę, że to będzie coś w stylu. Nie wiem. A to nie jest to. Myślę, że to będzie, wiecie, coś w stylu. Tomografii komputerowej. Od razu mówię, że ten typ jest trochę cięższy niż zabijanie. Jeszcze ja tylko kilka razy w niego grałem, bo jest dla mnie za ciężki. Ale na odcinku mogę spróbować na drugim poziomie trudności. Spróbuję. Spróbuję antydepresanty zastosować. Antydepresanty, boom. Chroniczny stres. Ciekawe. Pięć. Mamy 5 punktów. To już robiłem biopsję mięśni. Można to spróbować. Takie najbardziej, najmniej bolące. Wątpię, że to będzie to, bo to jest na drugim poziomie ból wtedy. Może po prostu to są te zakrzepy krwi. Zrobimy ten test za 5. Oho, niepokoi mnie ten dźwięk. Nerwy już są totalnie prawie zepsute. A co na te nerwy można? Może. Właśnie ten Parkinson może być. Trzeba zebrać te 12. Coś na mózg. Nerwy. Relaksacja. Nie wiem, czy się opłaca, nie? Tutaj trochę wzrośnie, nie? Tą relaksację porobię. No, jakby miał organ. Nie wiem, czy macie ten dźwięk z tej gry. Tak szczerze. Ten test miałem zrobić. Halo, czemu mi to wychodzi? Ultradźwięki. No do tuby będzie wjeżdżał elo. Czy on ma tu wszystko uleczone? Właśnie ten skan mózgu. Trzeba mu zrobić. Bo może mieć Alzheimera. Dobra. Teraz już tylko na to zbierzemy. Zbieramy na to, bo trzeba. O, wiedziałem. Ma zakrzepy. Bo ten mózg u niego nie ciekawie. Nie wiem, czy w tej grze da się zrobić przeszczep mózgu. Bo w prawdziwym życiu to na pewno się nie da. Ale może w tej grze da radę. I don't know. Bo ta gra akurat nie ma być realistyczna, jakaś super.
Jak zrobiłam tą tomografię, czy co to tam jest? W sumie MRI to M to magnetic może być. To może to być magnetyczna ta. Też coś się do tuby wjeżdża. Chociaż nie wiem, czy to nie to samo. Aha, i teraz się dowiadujemy, że on miał udar. Dam mu aspirynę. 14. Ma Parkinsona. Ale śmieć. Teraz się będzie zbierać te 14. Czemu mi się taki trudny pacjent? Aha, i teraz jeszcze te. Powyżej 60 okazuje się, że jest. Bo tu jak z kulą jest, to jest to. Mówię, jak grałem na zabijaniu, to. Okej. Okay. 33 dni. Dobra. Nie mamy innego wyjścia. Może ma tą demencję. Spróbuję. Spróbuję to za 8. Wizyta u psychiatry. Immune coś tam. A, spadek odporności. Zajebiście. Okej. Okay. Nie tutaj. Loss of reflexes. To może być podwójna osobowość. Polecam wam tę grę. Możecie sobie też zagrać. Jest na Steamie i na sklepie Play. Bardzo fajne do pogrania. Fast Diagnosis. Da się zrobić przeszczep mózgu? No, da się. Znaczy, no, to nie jest przeszczep. Tam było napisane, co dokładniej. Jakieś tam chyba, nie wiem, neurony. Przeszczep neuronów w mózgu, czy coś. To by się wypadało, ale to jest za drogie. Na jogę go wyślę. Aha, załamanie nerwowe ma. No ciekawie. Dobra, co jest gorsze? Na jakieś leki przez tydzień. A demencja jest gorsza, nie? To jest za 8. To też za 8. Dobra, to tą demencję wyleczę. Szybciej. Dobrze. Dobra, to załamanie nerwowe można pierw. To serce. No, jeszcze jeden punkcik. Tak on robi. Niech jeszcze orgazm dostanie. Tak, wiem, bardzo śmieszny jestem. Mam 10 punktów. Można wykupić to i fast treatments. A co to były te treatments? To były intensive care. Wątpię, że to jest to. Major depression.
Myślę, że to będzie depresja. Jakby mi się taki lekarz trafił, taki szybki, na tybie w śmierci, to bym na stówę tego nie ten. A jednak to miał. 8 punktów. Myślę, że bym po prostu tego nie przeszedł. Osobno przegrałem. Ale tą depresję to też pewnie będzie miał. Chociaż nie wiem. Nie jestem pewny. Te nerwy mnie martwią. Na jakiś lifestyle, na mózg. Fajnie byłoby go wysłać. Chociaż sleep routine. To myślę, że będzie jeszcze lepsze. Bo to mu wzmacnia odporność. Aha. Alzheimer. Ech. Zmiana osobowości, no co? Być może ma tego Alzheimera, a coś innego mogłoby być? Tu mogłoby być co innego, ale nie, to będzie to. Jeszcze skan mózgu trzeba wykonać. Szkoda, że nie da się. Wiem, żeby było za łatwo, ale szkoda, że się nie da powiedzieć. Nie potrzebuję badania, już wiem, że to jest to i tyle. Wiecie, o co chodzi. I od razu podać leki. A to, co to może być? Aha. Można tu jeszcze coś na intensywnej terapii za 11 kupić. Ewentualnie jak będzie umierał, to można kupić trzecie ulepszenie. 200 dni się już z tym gość męczy. Ma Alzheimera. Jest 12. Dobra. Kupuję to, bo się już nie. Zaraz po tym odcinku nagram wam kolejny. Dobra, kupię jeszcze to. Tylko, że ze śmierci. Brain Magnetic Resonance. Właśnie, rezonans magnetyczny. O to mi chodziło. Czyli MRI to jest Magnetic Resonance. Imagining. No. Jebać to Imagining. Boże, ale creepy, jak ja kupuję te rozmowy z psychologiem i szepty słychać. Ja wiem, że to jest efekt dźwiękowy, ale. Ale to jest creepy. Mimo wszystko. Halo. A dobra, bo to jest leczenie Alzheimera, dobra. Pięć. Teraz. Ajdź. Mógłbym mieć. Raka prostaty. To by było śmieszne. To będzie to. Biopsja prostaty. Lol. 169 dni temu był robiony ostatni test. Undi da fatapokulsi da patapatite. No. Wiesz, o co chodzi. Not tested. Magnetyczny rezonans można by było zrobić. Nie, wiecie co? Myślę mimo wszystko, że to jest tamto. To z 12 chyba trzeba tam.
Dobra, nagrywa się, nagrywa. Biopsja prostaty. Ale śmieszne. Ktoś ma raka. I to czegoś w dupie. Rak dupy. No, ma raka dupy. Prostata to jesteś chyba w dupie, nie wiem. Albo z przodu. Nie wiem, coś z tych. Na pewno. Tyle jestem pewny. O, uleczyłem go. 97%. No jak to kurwa złapałem? A co tu mogło być? Brain? Nie, proszę ci tego robił, nie będę. To będzie hemofilia. Albo to. I don't know, coś z tych. O, to już wiemy co. Idealnie. No, a hemofilia jeszcze do tego. Zajebiście. Sześć. Sześć. Idealnie. A już? Watch ad, to ja zawsze oglądam reklamę, więc i tak z wami się już pożegnam. No. Więc żegnam się z wami, Max i Nara.